Miłośnicy jednośladów mogą już korzystać z nowo wybudowanej i bezpiecznej ścieżki rowerowej. Była to inwestycja, na którą czekali wszyscy mieszkańcy wsi Geniuszy. Taką naprawdę pełnię szczęścia tutaj doznaliśmy, kiedy pewnego dnia z rana, w pewną sobotę, przejeżdżam tutaj, bo chcę zobaczyć, no, co się dzieje, czy sprzęty odjechały, czy wszystko już jest uporządkowane. I cała po prostu gromada dzieci jeździ na tej ścieżce. Cała gromada dzieci po prostu bawi się na tej ścieżce, jeździ, aktywnie spędza czas. I dlatego jestem po prostu przeszczęśliwy, że ta ścieżka nie jest pusta, że ona będzie uczęszczana, będzie poprawia bezpieczeństwo. I za to Wam wszystkim jestem wdzięczny. Cieszę się, że to właśnie jako jedna z pierwszych naszych inwestycji w ścieżki rowerowe jest w tej miejscowości pięknej Geniusze. I niech ona służy dla ludzi, dla mieszkańców, dla dzieci, jak i dla wszystkich. Dojazdu do szkół, jak również dla celów rekreacyjnych. A ponieważ to jest blisko Sokółki, to więc z tej ścieżki na pewno będą również korzystać mieszkańcy, z czego się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tej uroczystości. Tak, uroczystości, bo dla nas, dla wsi, to jest święto, że dzisiaj otwieramy taką ścieżkę rowerową. Dla nas jest ona bardzo ważna. Poprawia bezpieczeństwo, szczególnie dzieci, które mają w tej chwili gdzie się wyżyć. Nie muszą siedzieć już przed komputerem, nie muszą siedzieć ze smartfonem w ręku. One tutaj są. Cały czas widać, jest ruch, także jest to bardzo potrzebne. Jest to dla nas, mieszkańców Geniusz, wielka chwila, dlatego że ten ciąg pieszo-rowerowy nie tylko poprawił bezpieczeństwo, ale również komfort życia tu mieszkańców. Bo jak widzimy, nasza droga przez wieś nie miała ani chodnika, ani bezpiecznego pobocza, więc dojście do szkoły, czy autobusu, czy do pociągu było bardzo niebezpieczne. Teraz mieszkańcy poruszają się pociągu pieszo-rowerowym, jest to bezpieczne, więc to jest, mówię, wielka chwila. Ja bym z całego serca chciał podziękować zarządowi na czele z panem starostą Piotrem Rećką, który dostrzegł ten problem i zrealizowaliśmy tą inwestycję.